zabrał drzwi ze sobą. 6 nokautów z rzędu w pierwszej rundzie. Fenomenalny człowiek i schodząca gwiazda wagi ciężkiej. Organizacji. Zacząłeś 2 lata temu, bardzo spokojnie, bardzo w przemyślany sposób układałeś tę swoją karierę. Czy to właśnie od początku było tak ustalone, że mniej więcej w tym momencie pojawisz się w największej organizacji MMA w Europie? Witam wszystkich serdecznie, tak. Zakładałem, że po 2 latach treningu, po 7-8 walkach, jeśli one mi dobrze pójdą, zdecyduję się na to. Pierwsza walka z Mariuszem Panianowskim, czy to nie jest za duże wyzwanie jak na pierwsze starcie? No dużo więcej walk od ciebie, spędzony w klatce minut to 4-krotnie więcej. Co ty myślisz o takim pojedynku? Władze KSW doceniły po mojej umiejętności, dając mi takiego mocnego przeciwnika. Mam nadzieję, że sprosta mi oczekiwaniom.
jak i wielu kibiców. Ty toczyłeś się z różnymi przeciwnikami pojedynki, ale twój najcięższy rywal miał około 10 kg więcej od ciebie. Co ciekawie, wtedy ci poszło prawie że najlepiej w karierze. Czy to znaczy, że im cięższy, tym łatwiejszy dla ciebie do pokonania? Faktycznie dwa albo trzy razy walczyłem bardzo ciężkie. Najcięższym moim przeciwnikiem był Michał Okolski, chyba 112, ważył wówczas albo 110. Nie powiem, że poszło mi najlepiej, bo mało mnie nie udusił. Była trudna walka, ale wygrałem od pierwszej rundy, faktycznie tak. Natomiast wywagą się już nie przejmuję, bo po 4 miesięcy nie sparowałem z nikim, kto ważył mniej niż 100 kg, a bardzo rzadko z zawodnikami poniżej 110 i bardzo dobrze mi to wychodzi. Czy to jest trochę taki pojedynek siłowy pomiędzy strongmanami a zawodnikami, którzy podnoszą ciężary, czy to jest tylko MMA i tutaj te wasze środowiska, z których się wywodzicie, nie mają absolutnie żadnego znaczenia? Myślę, że dla nas nie ma to większego znaczenia, jednak dla naszych środowisk na pewno ma. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Szymon Kołecki już w sobotę zadebiutuje w KSW w wadze ciężkiej starciu z... Wygrał po bardzo trudnym pojedynku, ale zwyciężył przez decyzję. Dzisiaj jest już gotowy na kolejne starcie z olimpijczykiem, do którego dojdzie w sobotę w Atlas Arenie. W Atlas Arenie, w której Mariusz Pudzianowski jest niepokonany. 3 zwycięstwa, 1 walka zakończona wynikiem no contest. Szanowni Państwo, Mariusz!
Teraz witam serdecznie, Mariusz. Starcie z Szymonem Kołeckim. Mniejszy zawodnik, ale chyba silny będzie równie mocny jak ty. Czy myślisz, że w ogóle to jest możliwe, że ktoś był równie silny jak ty? No oczywiście, że to chłop, który dźwiga ciężary, więc nie ma się ubyć siły, musi mieć. A co sądzisz o takim zestawieniu, że w pierwszej walce już Szymon się z tobą wita? Czy jest na ciebie gotowy? Nie mi to jest oceniać. Sam podjął taką decyzję z włodarzami KSW. Ja wchodzę, robię swoje. To co do mnie należy. Wspominałem o tym, jak dobrze ci szło do tej pory w Atlas Arenie. Czy jest to dla ciebie jakiś taki talizman? Lubisz się bić właśnie w tej hali? No lubię się bić na swoim terenie. Jest to praktycznie 30-40 minut ode mnie. Rzut beretem, więc jak dobrze bym się rozpędził, to jeszcze przed galą wrócił do domu i z powrotem. Widziałem, że zostawiłeś te rękawice, ręczniczek tam zaraz obok pasa. Czy to jest jakiś taki myśl o tym, że jeszcze cały czas ten tytuł mistrzowski wagi ciężkiej jest w zasięgu twojego wzroku, w zasięgu twoich rąk i to będzie teraz pierwszy krok do tego? No oczywiście, że chciałbym, ale na to trzeba jeszcze zapracować. Jeszcze nie ten etap, jeszcze kilka walk trzeba stoczyć, jeszcze rękawic nie składam, nie wieszam na kołku. Wszystko jest możliwe, ja jestem cierpliwy. A czego mamy się spodziewać po sobocie? To raczej będzie szybki jeden strzał w jedną lub w drugą stronę, tak jak ostatnio mówiłeś w tym wywiadzie, oko w oko z Szymonem, czy tutaj więcej strategii, tak jak chociażby to w walce z Tyberiuszem Kowalczykiem? Na chwilę obecną nie powiem ci, co planuję, ale jestem przygotowany na każdą opcję. Jest dobrze, okres przygotowawczy dobrze przepracowany, więc no co, trzeba wejść, zrobić swoje i ktoś musi wygrać. Jakaś taka specjalna akcja jest gotowa, nie wiem, właśnie tak jak Karolina Owczarz, latająca balacha albo jakaś omoplata, coś nowego zobaczymy? Oczywiście, to jest śmierć, a tej to się sam już boję. No i tym pozytywnym akcentem zakończymy tę rozmowę. Szanowni Państwo, pięciokrotny najsilniejszy człowiek świata, już weteran organizacji KSW, Mariusz Pudzianowski.